Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale i jest to film newsowy, którego dawno nie było, więc w sumie cieszę się, że mogę taki materiał nagrać. A w każdym razie, dzisiaj troszkę, no nie będzie tutaj jakiś obszerny, wiele tematów, o tak powiem. Nie będzie wiele tematów, bo tak w zasadzie jest jeden temat poważny, a jeden tutaj temacik to sobie rzucimy tak trochę, no taki sposób emocjonalny tutaj do tego podejdę, więc mimo wszystko mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba, że w jakiś sposób Was zainteresuje, a my lecimy tutaj z tym poważniejszym tematem. Nie będę Was tutaj jakoś trzymał w jakiejś wielkiej niepewności. Chodzi tutaj oczywiście o rolę bramkarza, którego Wisła Kraków stara się pozyskać. Jest to Paweł Kieszek, bo jak wiemy, no Mateusz Lis prawdopodobnie został sprzedany, tak naprawdę zostały tylko testy medyczne, które miejmy nadzieję, że pójdą dobrze, no bo wiadomo, że to jest dosyć spory zastrzyk gotówki dla klubu, a to też jest bardzo ważne wciąż. No i co mogę Wam powiedzieć? No na pewno Wisła znalazła fajną kandydaturę, bo wiadomo, że Mikołaj Biegański to jest przyszłość, no ale on się musi od kogoś uczyć. No i na pewno Paweł Kieszek to jest doświadczenie, ponieważ no jak popatrzymy na jego liczby, to tak, 198 meczów w pierwszej lidze i warto też zaznaczyć, że w ostatnim sezonie miał 34 spotkania. Oczywiście to była pierwsza liga portugalska, no to były 34 spotkania, z czego miał z tych 34 spotkań 11 czystych kont, czyli naprawdę dobry wynik, tak trzeba sobie jasno powiedzieć. Jeśli chodzi o drugą ligę hiszpańską, to tych meczów zagrał łącznie 81, a jeśli chodzi o pierwszą ligę holenderską, to jest 25 spotkań. Także na pewno jego CV mówi jedno, doświadczenie i umiejętności. Co jest też bardzo, bardzo ważne, że ten zawodnik jest bez klubu aktualnie, więc przychodzi do Wisły i Wisła nie musi wykładać gotówy. No to też jest bardzo duży plus. Wiem, że też była kandydatura Przemysława Tytonia, jeśli chodzi o Wisłę Kraków. To też byłby ruch nie głupi nawet. Tylko, że Przemysław Tytonia ostatnio nie ma najlepszego okresu w swojej karierze. Raczej to już są takie... Więc no nie wiem, czy akurat nie lepszym tutaj... Myślę, że na pewno lepszym wyborem wydaje się Paweł Kieszek i tak Wam powiem, że to jest taki najbardziej prawdopodobny wariant, o jakim słyszałem i myślę, że tutaj właśnie to on zostanie bramkarzem Wisły Kraków. Na dniach przypuszczam. No jak się oczywiście sfinalizuje ten transfer Mateusza Lisa. A co jest też bardzo, bardzo, bardzo w tym wszystkim istotne, że no jednak pozycja bramkarza jest bardzo, bardzo moim zdaniem ważna. To pokazał chociażby ostatni sezon, gdzie Mateusz Lis nieraz ratował nam spotkania, wybraniał nam te mecze. Czasami no, chronił nas przed jakimś wielkim blamażem, czasami nawet wygrywał te spotkania przez swoje interwencje czy remisował. Także wydaje mi się, że tutaj warto zadbać o tą pozycję bramkarza, bo jak widzimy, no, Mikołaj Biegański na pewno ma duży potencjał, ale popełnia jednak wciąż błędy. No przy dwóch bramkach z Termaliką, ja go nie chcę winić, ja już wiele osób go tam mocno punktuje, tak? Ale prawda jest taka, no że on musi się od kogoś uczyć, no nie nauczyć się od Rosy, więc wiadomo, że najlepiej będzie, jak przyjdzie właśnie taki Kieszek i trochę go nauczy, bo ma czego uczyć na pewno, więc to jest, wydaje mi się, ruch dobry. I fajnie, tak to spuentuję. Kolejnym tematem, jaki chciałbym podjąć w dzisiejszym odcinku, no to jest oczywiście temat środowych obchodów, nawet nie tyle sparingu, bo wydaje mi się, że sparing to jest chyba taki smaczek do tego wszystkiego, bo liczą się te wszystkie, no liczą się obchody 115-lecia istnienia Wisły Kraków. I co chciałem Wam powiedzieć, bo wydaje mi się, że nie było okazji, a jednak wydaje mi się, że każdy kibic Wisły Kraków będzie podchodził do tego w sposób emocjonalny, bo to jest wszystkim święto dla kibica Wisły Kraków.
ci, którzy przychodzą, a na pewno w dużej mierze przyjdą takie też osoby, którzy nie są związani z Wisłą Kraków. To nie są kibice Wisły. Oni przyjdą tylko dla Napoli. Nie to, że to jest złe, że oni przyjdą, bo zasilą kasę klubu, chcą zobaczyć, powiedzmy, no bo wiadomo, przyjeżdża Napoli, czyli europejska, można powiedzieć, czołówka, na pewno klub znaczący w Europie, ale jakby oni się nie liczą w tej całej układance. Liczy w tym dniu, liczy się tylko kibic Wisły Kraków. To kibic Wisły Kraków ma przyjść na stadion, ma wspierać, znaczy wspierać, ma dopingować zespół, ma zrobić atmosferę i ma to zrobić z dumą. I to jest właśnie w tym wszystkim najpiękniejsze, że to jest właśnie dzień dla każdego Wiślaka. A to, że ktoś tam sobie przyjdzie, żeby zobaczyć Napoli, to jest w ogóle nieważne. Według mnie to jest nasze święto, to my mamy się dobrze bawić, to my mamy czuć się dumni. No bo to jest taki dzień dla nas trochę takiej też dumy, tak? Tego naszego trudu, bo też zdajemy sobie sprawę z tego, w jakim miejscu był klub 2 lata temu, czy jeszcze wcześniej, a jakim jest teraz. To też jest, być może, no wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale te obchody też są takim dowodem na to, że społeczność może więcej, że społeczność coś znaczy, że to nie są puste słowa, że przyjdź na stadion, wspieraj nas, nie? No to wsparcie jakby tutaj było bardzo duże ze strony społeczności Wisły Kraków i ja czuję, że te obchody tak powinny wybrzmieć, że to powinno mieć nie tylko to, że kwestię tylko historyczną, ale też kwestię tego, ile już kibice Wisły zdołali dokonać. To wydaje mi się jest bardzo ważne w tej całej układance. A to, że przyjdzie ktoś, no jakiś powiedzmy sezonowiec albo jakaś osoba, która nawet z Wisłą Kraków w żaden sposób nie jest związana, tylko przyjeżdża na poli i trzeba zobaczyć, no to nie jest ważna w tej całej układance, jak powiedziałem. Więc mam nadzieję, że przyjdziecie na stadion i będziecie się dobrze bawić, bo to jest wasz dzień. A jeśli chodzi o ten sparing, bo też były takie głosy, widziałem taki komentarz, bardzo sobie cenię tego użytkownika i jego zdanie też poniekąd uważam, że jest dosyć, argumenty ma. Na pewno argumenty są po jego stronie. Oczywiście są też kontrargumenty, które tutaj postaram się jakoś tutaj, bo chodzi o to, że jakby to powiedzieć, jest liga, prawda? No jest liga, trwa liga, no i ten sparing trochę jest tak, no wiecie, macie w środę sparing, a w niedzielę gracie mecz z Rakowem, który też jest, no wiadomo, będzie to wymagające spotkanie, więc na pewno no, nie jest to zbytnio dobre pod kątem logistycznym do ustalenia. Wiadomo, takie sparingi lepiej by było rozgrywać przed sezonem i uważam, akurat tutaj się zgadzam, że no, termin jest bardzo taki niesprzyjający. Dużo lepiej byłoby, gdyby ten mecz, ten sparing odbywał się wtedy, co na przykład był ten mecz towarzyski z Podbeskidziem. No to byłoby dużo lepsze rozwiązanie. No a tak wiadomo, że można się tutaj sprzeczać o to. No ale takie są terminy też, no takie są możliwości logistyczne też klubów typu właśnie Napoli. Wcześniej miała być Borussia. Wydaje mi się, że to też przede wszystkim miało znaczenie. Znaczenie miało też to, że Wisła Kraków chciała to zrobić z pompą, tak? No, mogli zaprosić, nie wiem, tam Wieczystą, chociaż też byłoby ok, ale wiadomo, chcieli tu jakiegoś takiego, jakiś klub europejskiego formatu, no i takiego taki klub do Krakowa przyjedzie, podobno w nie najgorszym składzie, więc jak ktoś jest, nie wiem, fanem Ligi Włoskiej, no to na pewno będzie w niebo wzięty, ale to nie o to chodzi, więc no jeśli chodzi o termin, to słabo, ale wydaje mi się, że i tak to nikt tam nie jest w klubie głupi, no na pewno tu nie wystawimy najmocniejszego składu i myślę, że tutaj zagrają głównie zawodnicy, którzy byli, no mało grali od początku tego sezonu.
czy zawodnicy, którzy nie są jeszcze w optymalnej formie, tak? Tak mi się wydaje, że oni... jaki skład... No oczywiście pierwsza jedenastka może różnie wyglądać, ale wydaje mi się, że w drugiej połowie to już w ogóle... No i też myślę, że ten mecz nie będzie na jakimś wielkim zaangażowaniu. Tutaj raczej będzie to takie granie na wstecznym, bezpiecznie, żeby żadnej kontuzji nie złapać. Więc mówię, termin taki mógł być lepszy, no ale wiadomo, to trochę też Wisła Kraków nie miała zbyt wielu możliwości. No jak wiemy, no, na przykład Borussia nie dała przez tą logistykę rady, że po prostu nie dałaby rady zagrać tego sparingu z Wisłą, więc zostało to, że tak powiem, odpuszczony został temat. No a że tak powiem, myślę, że Napoli też jest jakimś takim, też to jest z pompą, nie? Także jakby tu marketingowo dobrze jest to rozwiązane. No i jak to nagrywam, to jest poniedziałek, to jest już ponad 11 tysięcy biletów sprzedanych, także wynik również dosyć niezły. Pewnie tych biletów będzie sprzedanych trochę więcej, także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Także no cóż, można powiedzieć, że widzimy się w środę na stadionie, także możecie pisać, na jakich sektorach będziecie. Dobra, a ja oczywiście dziękuję Wam bardzo za uwagę standardowo. No i mam nadzieję, że tak trochę te moje wywody emocjonalne Was jakoś specjalnie nie zanudziły. Mam taką nadzieję. No cóż, do zobaczenia, do usłyszenia. Piona.